Amen. Niedzielna Ewangelia, tak dla Ewangelii. To nasze cotygodniowe spotkanie z tekstem Ewangelii Świętego Marka, z krótkim komentarzem i propozycją, by ten tekst zaktualizować, by przygotować naszą osobistą modlitwę. Przed nami 28. Niedziela, zwykła. I Kościół nam proponuje fragment z Ewangelii Świętego Marka, rozdział 10, wersety 17-31. Gdy wyruszał w drogę, przybiegł pewien człowiek i padając przed nim na kolana zapytał – nauczycielu dobry, co mam robić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odrzekł – czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania. Nie popełnisz morderstwa. Nie dopuścisz się cudzołóstwa. Nie będziesz kradł. Nie złożysz kłamliwego zeznania. Nie dokonasz grabieży. czci swojego ojca i matkę. On mu odpowiedział: Nauczycielu, przestrzegałem tego wszystkiego od młodości. Wtedy Jezus przyjrzał Mu się, umiłował Go i powiedział: Jednego ci brakuje. Idź sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem wróć i chodź za mną. Lecz on pochmurniał na te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wtedy Jezus, rozglądając się wokoło, powiedział do swoich uczniów, jak trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy mają majątek. Uczniowie zdumieli się na te słowa. Lecz on powtórzył, dzieci, jakże trudno jest wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Oni tym bardziej się zdumiewali i mówili między sobą: Któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał, przyjrzał im się uważnie i powiedział: Dla ludzi to niemożliwe, ale nie dla Boga, bo dla Boga wszystko jest możliwe. Wówczas Piotr powiedział do niego: Oto my zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział: Zapewniam Was, amen, Lego, Himin. Każdy, kto opuścił dom, braci, siostry, matkę, ojca, dzieci, albo pole ze względu na mnie i ze względu na Ewangelię, otrzyma stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci, pól wśród prześladowań, a życie wieczne w przyszłości. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, o ostatnich. Pierwszymi. Ewangelia św. Marka, rozdział 10, wersety 17-31. Ten nasz tekst możemy z łatwością podzielić na trzy części. Najpierw jest spotkanie z tym bogatym człowiekiem, skomponowany wyraźnie właśnie tymi dwoma pytaniami czy stwierdzeniami tego człowieka, zaczynający się od słowa nauczycielu. Druga część... To spotkanie z uczniami. Dwukrotnie zmowa, że się zdumiewali, dziwili się. Widzimy tę dynamikę tego tekstu i wreszcie trzecia część to słowa świętego, świętego. słowa Piotra i odpowiedź Jezusa na to wyznanie jego. to my zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Dwukrotnie na niebiesko zaznaczyłem też to spojrzenie Jezusa. Wtedy Jezus spojrzy, przyjrzał mu się i Jezus przyjrzał się uważnie także swoim uczniom. A więc to spojrzenie Jezusa, które jest spojrzeniem pełnym szacunku, miłości, jest spojrzeniem dającym życie. Jest spojrzeniem, które rzeczywiście daje siłę człowiekowi. A więc możemy na ten tekst sobie na spokojnie popatrzeć. Aby zobaczyć tę dynamikę tego tekstu, który nam towarzyszy w tę niedzielę, kilka słów komentarza do tego tekstu, choć ten tekst doskonale znamy, ale wypunktujmy pewne rzeczy, które są ważne, by zrozumieć przesłanie tego tekstu ewangelicznego. Na pierwszy rzut oka widzimy, tak się zaczyna, ten tekst jest pewne napięcie, jest pewien pośpiech. Jezus wybiera się w drogę. I do niego przybiega pewien człowiek. Jakby w pewnym sensie gonił Jezusa, jakby bał się, że nie zdąży, że ta okazja spotkania z Jezusem ucieknie mu i zadaje mu pytanie Jezusowi: Co mam robić, aby osiągnąć życie wieczne? Życie wieczne, zbawienie to kwestia niezwykle istotna. Trzeba się śpieszyć, żeby rzeczywiście. Yy, osiągnąć to, co w życiu jest najważniejsze. Zobaczmy kontekst tego spotkania w drodze, na drodze, w perspektywie Ewangelii Świętego Marka. Już o tym raz mówiłem, czy nawet dwukrotnie. Możemy porównać tę drogę do przypowieści o siewcy z czwartego rozdziału Ewangelii Świętego Marka. Ziarno posiane na drodze. A gdy siał jedno ziarno, padło koło drogi, przyleciały ptaki i wydziobały je. I dalej Jezus tłumaczy swoim uczniom: Tymi koło drogi, gdzie pada zasiane ziarno, są ci, do których skoro słyszą słowo, zaraz przychodzi szatan, zabiera słowo w nich zasiane. A więc ten kontekst może nam podpowiadać, że w tym opowiadaniu będzie nauczanie Jezusa nieprzyjęte, będzie porażka w pewnym sensie. Padać, upadać na kolana. Mamy tylko w innym miejscu yy, taką postawę, jest to trendowaty Marek 1:40. Wtedy przyszedł do niego trendowaty, upadł na kolana i prosił: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I przybiegać. W dziewiątym rozdziale Marka 15 werset: Tłum i ojciec chłopca opętanego, który miał ducha niemego, kiedy wrócili do pozostałych uczniów, ujrzeli wokół nich wielki tłum i nauczycieli prawa, którzy dyskutowali z nimi. Zaraz też, gdy ludzie go zobaczyli, pełni podziwu, biegli do niego i pozdrawiali go. Też biegł ojciec chłopca opętanego, gdyż uczniowie nie potrafili wyrzucić. Tego ducha niemego, chłopca. A więc ten kontekst, to tło Ewangelii Świętego Marka podpowiada nam e, wagę tego, e, tej postawy bogatego człowieka, który w pewnym sensie jakby był porównywany do trendowatego czy do opętanego. A więc widzimy, że ta relacja człowieka do bogactw, do posiadania, możemy określić także w wymiarze duchowym. Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Nie chodzi o to, że możemy sobie zapracować na życie wieczne, że możemy zarobić życie wieczne, ale możemy je otrzymać. Życie wieczne jest darem. I tak to brzmi właśnie to pytanie. On wie, ten człowiek, że życie wieczne jest darem, a więc się zastanawia, jak ten dar przyjąć. Życia wiecznego nie mogę osiągnąć o własnych siłach, ale mogę stworzyć przestrzeń dogodną do tego, by to życie wieczne przyjąć. Dla Żydów prawo wyrażone w przykazaniach było drogą do otrzymania życia wiecznego. I do tego nawiązuje Jezus. Cytuję: pięć przykazań i jeden nakaz, który staje się wręcz przykazaniem. Nie oszukuj, nie dokonasz grabieży. Mamy w naszym tłumaczeniu, bo używam, przypominam, Biblii. Paulińskiej, w Biblii tysiąclecia jest nie oszukuj, nie dokonasz grabieży. W księdze powtórzonego prawa to określenie dotyczyło relacji pracodawcy, właściciela i robotnika. Gdy Jezus mówi o tych pięciu przykazaniach jednym nakazie, odpowiedź bogatego brzmi: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Ta tradycyjna droga żydowska. By właśnie poprzez prawo, wypełnienia prawa, otrzymać dobrą relację, życiodajną relację z Bogiem, nie powiodła się w tym przypadku. On ma wielki niedosyt. Wypełniam wszystko, ale nic z tego nie dzieje się. Nie otrzymuje życia wiecznego. Przyjrzał mu się Jezus, umiłował go i powiedział: I To jest coś niesamowitego. Odpowiedzią na niedosyt człowieka jest miłość Boga ofiarowana przez Jezusa. Jezus przynosi nam nie przykazania, nie prawo, ale przynosi i objawia nam miłość Ojca. I to się dokonuje w tym wydarzeniu, w spotkaniu z bogatym człowiekiem. I dalej Jezus mówi: Jednego ci brakuje. Co to znaczy? Jak inaczej to przetłumaczyć? Wszystkiego ci brakuje. Brakuje ci przede wszystkim wolności. Jezus zaprasza tego człowieka, sprzedaj, rozdaj, potem przyjdź, wróć i chodź za mną. Jezus nie mówi, sprzedaj, co masz, rozdaj ubogim, otrzymasz życie wieczne, ale mówi i zaprasza go do tego, żeby właśnie tę miłość przyjął. Tę miłość, w tej miłości można wzrastać, gdy się idzie za Jezusem. pochmurnią i odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości, miał wielki majątek i nie był człowiekiem wolnym. Żeby otrzymać życie wieczne, trzeba stać się człowiekiem wolnym, a potem przyjść i pójść za Jezusem. Życie wieczne to nie tylko akt wolności. Akt wolności jest jakby pierwszym etapem, ważnym etapem, ale żeby osiągnąć życie wieczne w tej wolności, trzeba. Idź za Jezusem, pójść za Jezusem. W ten sposób można osiągnąć życie wieczne. Dokąd idzie Jezus? Jezus idzie do Jerozolimy, idzie na krzyż, a ostatecznie ku zmartwychwstaniu, ku nowemu życiu ofiarowanemu wszystkim nam. Te wszystkie etapy są potrzebne. I mówi Jezus dalej o siedmiu przeszkodach w pójściu za Jezusem: dom, bracia, siostry, matka, ojciec, dzieci i pole. Siedem przeszkód, czyli jakaś całość naszego życia, w których w, tych, w całym aspekcie naszego życia musimy uzyskać wolność, stać się ludźmi, którzy rzeczywiście nie są w niewoli tych relacji, ale rzeczywiście otrzymają i wzrastają wolności serca. I na koniec Jezus podsumowuje: To ewangeliczne odwrócenie porządku wielu pierwszych będzie ostatnimi. O ostatnich pierwszymi. Ci pierwsi, po ludzku uważani za ważniejszych, potężniejszych, bogatszych, którzy dysponują większymi możliwościami, i ci ostatni, którzy są prawdziwy pokorni, świadomi własnej nędzy, biedy, którzy nie mają odwagi nawet spojrzeć, podnieść oczy ku niebu, lecz proszą o miłosierdzie. Jezus wszystko wywraca do górymi nogami. Jak mówi Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian. Rozdział pierwszy, wersety 27-29. Tymczasem Bóg wybrał właśnie to, co dla świata jest głupie, aby zawstydzić mądrych, i to, co sławy w oczach świata, aby zawstydzić mocnych. Bóg wybrał właśnie to, co w ocenie świata nie jest szlachetnie urodzone i co jest zgardzone, i to, co nie jest, aby unicestwić to, co jest. W ten sposób nikt nie może się wynosić wobec Boga. Bóg wybiera ostatnich, co więcej, On staje się ostatnim z ostatnich. Taki jest Jezus, bo wybrał krzyż. Krzyż, który jest głupstwem dla tych, którzy są na drodze do zagłady, dla nas, mówi Święty Paweł, będących na drodze do zbawienia. Krzyż jest mocą Bożą. A więc to zdanie podsumowujące jest także podsumowaniem całego życia Jezusa i zaproszeniem także dla nas. Wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Spróbujmy aktualizację zrobić tego tekstu. Ten tekst jest dobrze nam znany, troszkę żeby wyjść ze schematów myślenia o tym tekście. Przede wszystkim napięcie i pośpiech to mnie jakoś zastanowiło, czy jeszcze szukam, czy jeszcze biegnę, by znaleźć odpowiedź na pragnienie mojego serca, by żyć dobrze, by żyć w pełni, czy jeszcze mi się chce. Często mówimy: To historia bogatego młodzieńca. Tak jest przedstawiony ten człowiek w Ewangelii Świętego Mateusza, ale w Marka jest to człowiek anonimowy, każdy z nas. A więc to nie jest tylko e, historia młodych ludzi, którzy jeszcze mają siłę biec, ale wszystkich nas. Czy rzeczywiście szukam, czy idę za pragnieniami, czy rzeczywiście chcę żyć pełnią życia w... właśnie drugi punkt wolności serca wolność serca. Jak rozumiem dzisiaj, być człowiekiem wolnym. Czy chce się całkowicie ofiarować Jezusowi? Październik to w Polsce e, także dni papieskie. To tu cały twój. Czy mam tą odwagę rzeczywiście całkowicie oddać się tej miłości, którą proponuje mi Jezus Chrystus, zmartwychwstały? I wreszcie kontynuując e, tę wolność, przyjąć miłość pozwolić się ukochać. Jezus spojrzał na niego uważnie i ukochał go. Czy mam odwagę przyjąć tę miłość? Czy mam odwagę przyjąć Jezusa, bo właśnie dzięki Jezusowi moje życie nabiera pełnego wymiaru. Mogę stać się człowiekiem, który rzeczywiście żyje tym życiem ducha, a nie materii, żyje tą wolnością, którą przynosi nam Jezus Marcewska. Powinienem już skończyć, ale znalazłem taki wiersz. Tamta Wiosna, Roman Bransteter. Może też będzie podpowiedzią do naszej odważnej modlitwy. Tamta Wiosna. Panie, przed wielu, wielu laty spotkałem Cię na drodze do Jeruzalem. Była wczesna wiosna. Kwitły drzewa migdałowe. Pamiętam te chwile, gdy podszedłszy do ciebie, spytałem, co mam czynić, aby być doskonałym. Odparłeś, że powinienem sprzedać całą moją majątność, pieniądze rozdać ubogim i iść za tobą. Ogarnął mnie smutek. Stchórzyłem. Powróciłem do domu. A teraz jestem już starcem. Mam liczną rodzinę. Mój majątek pomnożył się w dwójnasób. Ludzie uważają mnie za szczęśliwego, a jednak czuję w sobie dotkliwą pustkę, niedosyć, niedosyt i beznadziejność, które nawet moim bliskim ujawnić się boję, na pewno by mnie wyśmiali. Minęły lata, a ja wciąż zapomnieć nie mogę tamtej wiosny, mojego pytania i kwitnących drzew migdałowych. Roman Bransteter. Amen. Błogosławionej niedzieli. Niech Pan Bóg nam błogosławi w modlitwie i w odważnych odpowiedziach na słowo Boże. Amen. Tak dla Ewangelii.